Dzień dobry, dzisiaj zabieram Was w podróż, pierwszą na tym kanale. Idziemy do samochodu, jedziemy na lotnisko do Wrocławia, a tam dowiecie się już, gdzie lecimy dalej. Witam Was na lotnisku. Jestem bardzo podekscytowana, bo dzisiaj lecimy do kraju, w którym jeszcze nigdy mnie nie było. Właściwie w rejon Europy, w którym również nigdy mnie nie było, bo lecimy na wschód, na Ukrainę, do Lwowa. Także mam nadzieję, że pokażę Wam coś fajnego i że sama również zobaczę fajne miejsce. Dodatkowo lecimy z moją koleżanką z liceum. Tak właściwie planowałyśmy tę podróż od matury i dopiero po kilku latach udało nam się gdzieś wspólnie wybrać. Ja Lwów na swojej liście miałam już w zeszłym roku. Miałam tutaj być w zeszłym wrześniu, czyli równo rok temu. Natomiast koronawirus pokrzyżował plany, także jak tylko znalazłyśmy bilety, zdecydowałyśmy się na zakup i teraz właśnie lecimy. Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. My właśnie zaczynamy nasze dzisiejsze zwiedzanie Lwowa. Już zdążyłyśmy wymienić pieniądze. Walutą obowiązującą na Ukrainie jest hrywna, która porównywalna jest trochę do czeskich koron. Właśnie znajdujemy się na lwowskim rynku. Jesteśmy pod ratuszem, na który wchodzimy na wieżę widokową. Jest to tutaj jedyna wieża widokowa w okolicy i najwyższy punkt. Sama wieża widokowa mierzy niespełna 60 metrów wysokości, natomiast koszt biletu wstępu na taras widokowy to 5 do 6 zł. Ogólnie na początku naszego zwiedzania pogoda była średnia, ale zrobiło się już naprawdę ładnie, świeci słoneczko, jest cieplutko, więc idziemy dalej. Przechodziłyśmy właśnie w stronę opery i znalazłyśmy taki targ. Są tutaj obrazy, matrioszki, różne ręczne robótki, więc oglądamy teraz, co tutaj mają i jesteśmy już pod samą operą, więc jak ktoś tutaj będzie, to zachęcam do przyjścia. Właśnie znajdujemy się na Prospekcie Swobody. Tutaj przede mną jest oszczędnościowa kasa galicyjska, obok mamy też Grand Hotel. Są to dwa takie główne budynki tutaj we Lwowie. Za mną pomnik i teraz idziemy w stronę placu i pomnika Adama Mickiewicza, czyli jest to dość ważny punkt dla nas, dla Polaków i tam Was teraz zabieram. Dotarłyśmy na włoskie podwórko, zwane również Małym Wawelem. Jest naprawdę tutaj ładnie, wstęp kosztuje 10 hrywny i na dole również znajduje się restauracja. Dom naukowców lub kasyno szlacheckie. To miejsce, w którym do 1939 roku działało kasyno, w którym spotykali się najbogatsi mieszkańcy miasta. Wejście do tego budynku kosztuje 40 hrywny. W dalszym ciągu spacerujemy i zwiedzamy Lwów. Aktualnie przyszłyśmy do parku i usiadłyśmy na chwilę na kawie. Natomiast dzisiaj jeszcze w planie mamy na pewno zachód słońca na wzgórzu. Przed chwilą, tak jak wspominałam i mogliście zobaczyć, byłyśmy w domu naukowców, który wygląda naprawdę bajecznie i polecam każdemu, kto będzie właśnie we Lwowie. Muszę przyznać, że w ogóle Ukraina, Lwów póki co zrobiło na mnie dużo większe wrażenie niż się spodziewałam. Wysoki Zamek i Kopiec Unii Lubelskiej to jedno z najpopularniejszych miejsc do podziwiania zachodów słońca. W przeszłości w miejscu tym stał zamek obronny wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego. Przyszliśmy właśnie jeszcze na kolację, właściwie taką późną kolację i herbatę, bo zrobiło się dość zimno, ale muszę przyznać, że na mieście dzieje się naprawdę dużo. W ogóle jesteśmy w super knajpce, jesteśmy tutaj już drugi raz, byłyśmy na obiedzie i teraz przyszliśmy na kolację. Chcemy też zaplanować jutrzejszy dzień, żeby od rana aktywnie go spędzić. Zjemy, przejdziemy się jeszcze po mieście i zbieramy się do naszego apartamentu.
Jednym z najpopularniejszych miejsc na mapie Lwowa jest cmentarz Łyczakowski, czyli nekropolia, na której terenie znajduje się ponad 300 tysięcy mogił. To właśnie w tym miejscu spoczywa wiele osób zasłużonych dla Polski, m.in. Maria Konopnicka czy Stefan Banach. Właśnie znajdujemy się w aptece farmacji. Jest tutaj taki mini balkon. Apteka w tym miejscu swoje funkcjonowanie rozpoczęła w 1735 roku. Ta apteka tutaj nadal funkcjonuje, więc można tutaj i kupić leki, i przyjść do muzeum. Przyszłyśmy na obiad do tajskiej restauracji. Właściwie jesteśmy po obiedzie i mogę polecić to miejsce. Jest naprawdę, naprawdę smacznie. I za pad thaja i za wodę zapłaciłam 20 zł. Chwilę wcześniej byłyśmy też w fabryce czekolady oraz w kopalni kawy. Są to miejscówki, w których można się napić czekolady bądź kawy. Dzisiaj na liście mamy jeszcze Muzeum Więzienia oraz dwa kościoły. W ogóle pochwalę się, że dzisiaj dostałyśmy mandat w tramwaju. Była dziwna sytuacja, miałyśmy kupiony bilet. Bilet kosztował 10 hrywny, czyli około 40 zł. Natomiast nikt nam nie powiedział, że te bilety trzeba skasować. Były dziwne maszyny. Co prawda, jak wysłałam moim rodzicom zdjęcie, oni stwierdzili, że kiedyś takie kasowniki były. Może wy będziecie wiedzieli, że coś takiego nazywa się też kasownikiem. My nie wiedziałyśmy i dostałyśmy mandat w wysokości 200 hrywny. Jest to śmieszna cena, bo jest to około 28 zł, ale niestety pani nie dała się przekonać, że te bilety były. Stwierdziła, że musiały być one skasowane. Wstawię wam tutaj to urządzenie, żebyście zobaczyli. Muzeum Pamięci Narodowej, więzienie Przyłąckiego. Po wybuchu II wojny światowej polskie więzienia zostały przejęte przez funkcjonariuszy NKWD. W czerwcu 1941 roku miała tu miejsce masowa egzekucja więźniów. Po rozpoczęciu niemieckiej inwazji na Związek Radziecki wydano nakaz zabicia wszystkich więźniów. Mówi się, że zamordowano od 3,5 do 7 tysięcy osób. W gronie ofiar znaleźli się Ukraińcy, Polacy i Żydzi, w tym kobiety i małoletni. Przeszliśmy właśnie pod nasz kolejny, jeden z ostatnich punktów dzisiejszego dnia. Mamy kawę, siedzimy w parku pod Soborem Świętego Jury. Muszę przyznać, że jest mega, mega ładnie w tym miejscu. Został nam jeszcze ostatni kościół na dziś, ale chciałabym tylko powiedzieć, że chwilę temu wyszłyśmy z więzienia, właściwie z Muzeum Więzienia. I jest to miejsce, które warto naprawdę odwiedzić. Pierwszy raz też spotkałyśmy się tutaj we Lwowie, że wstęp do tego muzeum był darmowy. Ustawiłam trochę przebitek, więc mogliście sami zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, ale jak mam być szczera, wydaje mi się, że było to zdecydowanie najfajniejsze muzeum, które odwiedziliśmy tutaj przez te dwa dni. Też o nim wcześniej nie słyszałam, znalazłyśmy je zupełnym przypadkiem, szukając jeszcze czegoś, co możemy dzisiaj porobić i naprawdę okazało się być świetnym punktem i może nawet powiedzieć obowiązkowym punktem właśnie na mapie Lwowa. Ja idę dopijać naszą kawę i zaraz ruszamy na koniec. Jak widzicie, jest przepiękne słońce, przepiękna pogoda, chociaż troszkę chłodno, ale siedzi się bardzo przyjemnie. Witam się z wami na ostatnim etapie naszej podróży na lotnisku. W końcu dotarłyśmy, miałyśmy trochę problemów, przede wszystkim z Uberem, który zamówiłyśmy dwa. Pierwszy Uber nie przyjechał po 40 minutach, drugi Uber przyjechał po 20, były straszne korki. Ostatecznie nasz pan od Ubera jechał około 90 km na godzinę, żeby nas na to lotnisko przewieźć. Na lotnisku też był dość spory bałagan, ponieważ my zrobiłyśmy oczywiście odprawę przez internet. Na dole powiedzieli nam, że nawet mimo odprawy przez internet trzeba stanąć jeszcze raz w odprawie, żeby dostać jakiś dokument. Tak też zrobiłyśmy, po czym naszą dwójkę ostatecznie pan zawołał i powiedział, że w sumie to możecie iść, także wszystko się udało. Chociaż muszę przyznać, że pierwszy raz w życiu miałam trochę nerwy, że może nie zdążymy na ten samolot. Teraz jesteśmy już po odprawie przy swoim gejcie i wracamy do Polski, także wszystko dobrze się skończyło. Ja nadaję już z Polski, jesteśmy jeszcze na terenie lotniska. Tutaj przed lotniskiem są w okresie letnim rozłożone leżaczki, na których można sobie właśnie usiąść. Z Polski dotarłyśmy już bez większych, późniejszych problemów. Jedyny problem był z taksówkami i rozmawialiśmy też z ludźmi na lotnisku i wszyscy powiedzieli, że tutaj to tak wygląda, więc jeśli ktoś wybierałby się właśnie do Lwowa, to pamiętajcie, z Uberami, ze wszystkim, liczcie trochę więcej czasu. Natomiast chciałabym zrobić takie szybkie podsumowanie jakby całego tego wyjazdu i muszę przyznać, że na mnie Lwów zrobił naprawdę pozytywne wrażenie. Gdzieś tam słyszałam różne stereotypy, że może być trochę niebezpiecznie, że nie do końca jest tam co robić, że obywatele Ukrainy nie do końca lubią Polaków.
Ja się z tym nie zgadzam. Przynajmniej na własnej skórze doświadczyłyśmy zupełnie czegoś innego i właśnie wracając, rozmawiałyśmy nawet między sobą, że naprawdę wywarło na nas to miejsce pozytywne wrażenie. Byłyśmy tam 2 pełne dni i przez całe 2 dni miałyśmy co robić, ale wszystko było też jakby zrobione na spokojnie, bez pośpiechu. Siedziałyśmy też w restauracjach, w kawiarniach i tak dalej. Było nawet momentów, w którym poczułabym się gdzieś tam może niekomfortowo, niebezpiecznie, czy martwiłabym się o swoje rzeczy, które miałam ze sobą. Wydaje mi się, że miejsce to jest dobrym miejscem na taką pierwszą podróż, może dla kogoś, kto chciałby zacząć przygodę z podróżowaniem, ponieważ po pierwsze w wielu miejscach dogadamy się w języku polskim. Plus jest na pewno dużo taniej, blisko Polski. Z wielu polskich miast są tanie loty. My za nasz lot zapłaciłyśmy łącznie około 170 zł. W zeszłym roku właśnie miałam wykupiony lot do Lwowa za około 70-80 zł w 2 strony, więc da się to zrobić jeszcze taniej. Oprócz, wiadomo, ładnych kamieniczek, wielu miejsc do odwiedzenia jest też bardzo dużo muzeów, do których wstęp jest za około 2, 3, 5, max 7 zł. Ja mam właśnie w planie podliczyć wszystkie koszta i wtedy właśnie, myślę, że na Instagramie gdzieś tam to wszystko opiszę. Obie sobie notowałyśmy nasze wydatki, bo właśnie jak ludzie mówili, że Ukraina jest taka tania, chciałyśmy to sprawdzić. Co na pewno też zauważyłam, co przykuło moją uwagę, to, że w Ukrainie jest bardzo dużo super ciekawych, oryginalnych, innych od siebie barów, restauracji, kawiarni. Także podsumowując, jak najbardziej Lwów dopisuje do listy miejsc wartych odwiedzenia, wartych zobaczenia i polecam każdemu odwiedzenie tego miejsca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Ja włożyłam w niego swoje serce i starałam się, żeby wyglądał on jak najlepiej i żeby przekazać Wam przy tym też jak największą ilość informacji. Zależało mi właśnie, żeby nie był to tylko taki film z ładnymi widoczkami i obrazkami, ale żeby był on też przydatny. Także jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, gdzie na bieżąco z podróży pojawiają się różnego rodzaju materiały i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym filmie zwykłym bądź w kolejnym filmie z podróży. Do zobaczenia, pa!